Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w bardzo ważnym dzisiaj miejscu, bo dzisiaj, moi drodzy, jest Światowy Dzień Pszczoły. Ze mną dr Bartosz Piwowarski z Ogrodu Botanicznego, bo właśnie w ogrodzie się znajdujemy. Widzicie tabliczkę, uwaga, pszczoły, bo z tyłu nasza pasieka. Bartku, dlaczego warto chronić pszczoły i dlaczego są takie ważne dla nas? No, przede wszystkim pszczoły, jak i inne owady zapylające, stanowią kluczową rolę w ekosystemie i w ogóle w całym kole życia, można tak powiedzieć, tak? One zapylają kwiaty, one powodują, że te kwiaty zamieniają się później w owoce, wydają nasiona i tak dalej, tak? A proszę zwrócić uwagę, z ilu roślin my korzystamy w ten sposób, jemy warzywa, prawda? Różnego rodzaju owoce. Bez pszczół, bez owadów zapylających tego by nie było. I tutaj bym chciał zwrócić uwagę, że owady zapylające to jest cała grupa organizmów. To nie jest tylko pszczoła miodna. To jest bardzo dużo gatunków dzikich pszczół występujących na terenie naszego kraju. To są gatunki trzmieli, to są gatunki motyli. Także cały ogół tych grup tych organizmów, czyli owady zapylające, są bardzo, bardzo istotne, a niestety na naszych oczach giną w zastraszającym tempie. No właśnie, i my tu w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym też mamy własną pasiekę, też przygotowaliśmy hotele dla owadów zapylających, tak? Czyli staramy się też dbać o te organizmy, które, jak mówisz, są tak nam potrzebne, tak? Tak, poza pasieką, która jest za naszymi plecami, gdzie mamy pszczołę miodną, na terenie ogrodu mamy umiejscowionych kilka hoteli dla owadów. Te hotele są głównie później wykorzystywane przez pszczoły samotnice, pszczoły murarki, które nie tworzą rojów i takich dużych rodzin. Ponadto staramy się sadzić bardzo dużo roślin miododajnych, czyli takich, które mają bardzo dużo pożytku dla pszczół, nie tylko dla pszczół, czyli do całej tej grupy właśnie owadów zapylających. No i przez to przyciągamy te organizmy tutaj, których, a niestety one często, można powiedzieć, głodują na terenach miast, ponieważ często trawniki są koszone, bądź też po prostu jest brak kwiatów. Dlatego myślę, że nasz ogród jest właśnie doskonałym miejscem dla tego typu organizmów. Natomiast powiedz mi, czy będzie kiedyś szansa, żeby tu w Ogrodzie Botanicznym kupić miód? No, na chwilę obecną nie mamy takiej możliwości, natomiast no, wszystko przed nami. Mam nadzieję, że jak najszybciej się to uda zrobić, tak żeby poczęstować Państwa naszym ogrodowym miodem. Do tego życzymy. Dziękuję. Nam i Wam, żebyście tutaj mogli kiedyś zakupić miód i świętujcie dzisiejszy Światowy Dzień Pszczoły, może kanapką z miodem. I co, Bartku? Może lepiej zamiast kanapki z miodem, oczywiście to też, ale może posadzić jakąś roślinę miododajną. O, to jeszcze lepszy pomysł. Jak choćby koniczynę. Więc moi drodzy, sadzimy koniczynę, jemy miód, dbamy o pszczoły i świętujemy Światowy Dzień Pszczoły. Dziękujemy. Do widzenia.